bo kolega mi nie odbiera, to inna bajka. Mam już przygotowaną brzozę. Nam soczek już kapie. I tu mamy specjalnie zrobioną butelkę z otworem. Powiem wam szczerze, ciężko mi jest to tak utrzymać. O. Że to było zarąbiście, tak widać. O. Będzie widać zarąbiście. To sobie gałązkę sobie, o, wkładamy do środka, żeby sobie kapało. A to to zaraz podwiążemy. No i słuchajcie, i mamy skończone. Jest to tak umieszczone, bo butelka jest specjalnie przerobiona na potrzeby. Nie patrzcie na etykietę, bo to nie jest reklama Coca-Coli ani niczego. To jest tylko pokazanie, jak się pobiera sok z brzozy. Będzie coś tu widać? No nie za bardzo. Bo butelka zaparowała. Ale... kapie nam coś. O. O. Nawet widać, że coś nam kapie. No. Już nam się trochę soku zbierało. Więc powiem szczerze, to sobie zostawiamy. Niech sobie dynda na gałęzi. No bo tam jak sobie tam uzbiera, to sobie ściągnie, a tak do samego dołu będzie wisiało. Wtedy przyjdę sobie z inną butelką, przeleję z tej. Nic nie jest źle. Tak to się robi. Szukamy sobie odpowiedniej brzozy. Jak na przykład taka młoda brzoza to daje, bo to jest odszczep od tej, to daje bardzo wydajnie. Kawałek gałązki sobie bierzemy, zacinamy i nam się soczek pięknie zaczyna już zbierać. No. Więc będzie fajnie. Tam mamy sobie kapie, wiecie, butelka zaparowała, różnica temperatur i tak dalej, ale już pokażę. O, soku trochę już mamy, więc tak to się robi.